Witam wszystkich bardzo serdecznie, piratów, kryptopiratów, kryptodegeneratów. Wejście było z gry Stellaris Aquatics, dodatek do gry Stellaris, studia Paradox Interactive. Jestem wielkim fanem, więc musiałem to sobie zrobić, bo to pasuje mi też do kryptopirata. Szanty wykorzystane w kosmosie, nikt tego jeszcze nie zrobił, bardzo mi się to podobało, więc musiałem wam to pokazać. Dzisiaj właśnie będzie o Play to Earn, dzisiaj będzie o Launchpadzie na Kasper Network, o tym wam powiem, oraz wywiad właśnie z twórcą, game developerem Magic Beasty, z Karolem, z którym się znam od 2018 roku, z pierwszej hossy. Więc dużo fajnych ciekawostek dzisiaj w Kryptopiracie, serii, w której też pokazujemy, wykorzystujemy kryptowaluty do tego, żeby pomóc sobie w zbieraniu 900 tysięcy dolarów. Więc zaczynamy, dawajcie łapkę w górę, komentujcie, czy coś dobieracie na tej korekcie. Ja nie wiem, co się stało, ale kupiłem jakieś kryptowaluty w piątek i nie wiem, i był taki dump, nie wiem, co się wydarzyło. No, w takim razie znowu pewnie moja klątwa wapniaka trwa. Oczywiście się śmieję, bo to wiadomo. Moi drodzy, więc tak, zaczynamy od tego, że jest Launchpad. Startuje Launchpad na Casper Network, nazywa się CasperPad i dzisiaj, kiedy to oglądacie, ruszyło już KYC, można się już rejestrować, weryfikować oraz właśnie trzeba będzie pokazać, ile na koniec 9 grudnia posiadacie tokenów, które stake'ujecie na sieci głównej, na mainnecie. Trzeba to robić własnoręcznie, to nie jest tak, że stake'ujecie na jakiejś stronie internetowej, jakiejś giełdzie, tylko właśnie trzeba oddelegować swoje tokeny na sieć, to też już kiedyś o tym mówiłem, ale o tym mówię, żebyście, jeśli pamiętacie Terra, to nie chcecie przegapić jakiegoś launchpadu, no to jest też CasperPad, właśnie rusza teraz. Wszystkie projekty, znaczy większość projektów pewnie prawdopodobnie na samym początku będzie startowało właśnie na CasperPadzie. Trzymam kciuki za rozwój tej sieci, jestem oczywiście, tutaj oddelegowuję swoje tokeny, ale również może w przyszłości też będę walidatorem. Zrobimy noda może i będzie można też w ten sposób zarabiać w sieci krypto, a w szczególności Casper Network. Więc tak, chciałem jeszcze wam pokazać stronę CasperPad oraz właśnie CasperStats, gdzie było pokazane, jak dużo ludzi zaczęło stake'ować właśnie dzięki temu, że jest CasperPad rusza. To jest bardzo ważna informacja, wtedy pokazywałem 30 tysięcy hodlerów, w tym momencie mamy, jak nagrywałem, 40 tysięcy właśnie już jest hodlerów Casper. No i tutaj staking volume chciałem wam pokazać, że od momentu, kiedy poszła informacja o tym, że będzie ten snapshot Casper na sieci mainnet, na mainnecie, no to wtedy zaczęto dużo stake'ować. Dzisiaj już jest 17 milionów, 3000 transakcji właśnie stake'ujących Caspery na sieć. W tym momencie to jest cena jednego tokenu 16 centów przy korekcie oraz gdzieś około, pewnie że 11% jest rocznie API za stake'owanie Casper. To tyle, jeśli chodzi o to, zapraszam bardzo serdecznie znaleźć sobie to i jeśli posiadacie tokeny, to powinniście to ogarnąć. No i właśnie taki kolejny trend to jest gamingowy play to earn, który ja jestem teraz, eksploruję bardzo mocno. Mamy oczywiście Decentraland, kiedyś pamiętam dokument jakiegoś gościa, który kupił land w Decentraland za bardzo duże pieniądze w 2017-2018 roku i był dokument o nim, że on tam, wiecie, żonie nie powiedział czy coś w tym stylu, takie były jaja teraz w tym momencie. Ciekawe, jak gościu się z tym czuje. W każdym razie duża korekta na rynku, również te projekty game devowe, gamingowe w dużej korekcie. Jestem ciekaw, czy wy jakieś macie tutaj projekty, które polecacie. Ja zapytałem się na streamie u Majka Satoshiego w niedzielę właśnie, wielu z was może tam też byliście, zapytałem się właśnie o różne projekty, które tutaj polecacie i też widziałem Mouse Hunt i mi się podobają niektóre rzeczy, które tak naprawdę teraz startują na CDFi, więc dlatego warto też jest posiadać tokeny różnych launchpadów w trakcie trwania hossy i jestem ciekaw, czy wy w jakieś gry gracie. Dzisiaj będę rozmawiał z deweloperem Magic Beasties, Karolem, który właśnie tworzy ten projekt i tak wygląda też oczywiście wycena
zaraz się załaduje. Ona jest w mocnej korekcie od samego startu. Niedawno była premiera gry, będzie można grać. I jest to gierka NFT z bestiikami, ale to o tym wam opowie Karol, więc zapraszam do oglądania, a po tym wywiadzie jeszcze moje gadanie, więc miłego oglądania. Dzień dobry, Karol. Witam wszystkich oglądających. Ja byś, Karol, mógł wytłumaczyć od zera, po prostu od zera. Pierwszy raz się dowiaduję o grze, pierwszy raz znam ticker, znam, nie wiem, jak wyglądają postaci i co tam się robi. Opowiadaj od zera dla widzów, którzy dopiero się teraz dowiadują na temat projektu. Okej, jasne, więc jestem współwłaścicielem projektu, który nazywa się Magic Beasties. Ja dołączyłem do niego podczas pierwszego dużego spadku, bo to jest ciekawostka, ja go w ogóle znalazłem i on... Straszny był wtedy spadek, -60%, to był dzień startu, więc dołączyłem po prostu do projektu jako moderator, a teraz jestem właściwie od dłuższego czasu współwłaścicielem tego projektu. I tak, w gruncie rzeczy jest to gra, w której można sobie kolekcjonować takie stworki, to są ogólnie magiczne bestyjki, więc możecie sobie wejść na stronę i wszystkie sobie bestyjki zobaczyć, one mają limitowane supply, jest ich określona ilość i... Więc możemy zacząć od tego, czym są właściwie te bestyjki. To są postacie do gry Magic Beasties, czyli to są takie bestyjki i każda z tych bestyjek ma jakieś supply, czyli na przykład jednej bestyjki jest 20, drugiej bestyjki jest 40, kolejnej bestyjki jest tam gdzieś tam 60. No i mamy, te bestyjki zaczynają się od generic, później mamy common, później mamy uncommon, później mamy rare i później mamy legendary. Więc w gruncie rzeczy to jest tak, że każde supply każdej bestyjki jest limitowane i po prostu to jest jakaś wartość kolekcjonerska. No i tutaj można się trochę spierać, że te ceny na przykład są zbyt duże niektórych bestyjek, może nie. Tutaj ja zostawiam to osobom, które są zainteresowane projektem, żeby sobie to oceniali. Natomiast te bestyjki też służyć miały docelowo w grze, którą ostatnio wypuściliśmy. Więc można powiedzieć, że to jest po prostu gra, w której kolekcjonujemy sobie bestyjki, które są ogólnie o przyjaźni i po prostu gdzieś tam sobie gramy w tym świecie, wysyłamy te bestyjki na różne przygody, żeby one coś tam nam wydobyły, żeby one coś tam nam przyniosły, a czasami mogą też znaleźć kolejnego przyjaciela, kolejną bestyjkę i mogą sobie wrócić. Ja w ogóle może pokażę tutaj, jak to wygląda, bo jeżeli chodzi o nasz marketplace, który mamy, bo zaczęło się od tego, że na początku mieliśmy same bestyjki i tak naprawdę nie mieliśmy oprócz tego nic, nie mieliśmy marketplace'u, nie mieliśmy w ogóle żadnej gry, plus dodatkowo było chyba parę tysięcy holderów, na samym początku z 2000-3000 holderów, więc zaczęliśmy jakiś czas temu i tak, tutaj mamy sobie na przykład bestyjki, które można sobie zobaczyć na stronie. Ogólnie na stronie nawet mamy support, gdzie można napisać, to cały image tego polega na tym, że to są takie przyjazne stworzenia, że gra jest po prostu o przyjaźni, no i są naprawdę tam nawet w tej grze takie animacje, które no mają, jest przyjemna muzyka, to ma nas odstresować, więc to jest taki bardzo przyjemny projekt, dlatego mnóstwo, myślę, że mamy mnóstwo potencjalnych partnerów, z którymi aktualnie też teraz rozmawiamy, i wydaje mi się, że oni chcą współpracować z nami, między innymi dlatego, że to jest taki bardzo friendly projekt i zdecydowanie odróżnia się od innych, które są na smart chainie. Więc tak, tutaj mamy te sobie bestyki, tak? Tutaj mamy na przykład Hella Cutie, który jest legendary, więc jest no, najbardziej rzadki, jest tylko jego 20 sztuk i nigdy nie będzie więcej. Tutaj mamy Belle, która jest uncommon, jest jej 50. Tutaj mamy napalonego Tony'ego, którego jest 30. Tutaj mamy szytą Katie, której jest 100, ona też jest jedną z ulubionych. I tak, jeżeli chcemy w ogóle tradować jakby tymi potworkami, to musimy sobie wejść na marketplace i tutaj mamy właściwie wszystko, tak? Tutaj jestem na laptopie, więc możemy trochę się lagować, natomiast mamy tutaj właśnie generic, mamy common, uncommon, rare i legendary, czyli po prostu no, zaczynamy od generic, to jest takie najbardziej... To jest taka najbardziej powszechna bestyjka. No aktualnie kosztuje minimalnie $203. Ja powiem tak, ja tu nie mam zamiaru za bardzo mówić o cenach czy coś, albo kogoś, nie wiem, namawiać do czegoś. Bardziej chciałbym po prostu poopowiadać o samej grze. Tak, jak macie, jak chcecie napisać komentarz, o ile to jest, jak to jest możliwe, że $250 za jedną bestię, to przestańcie tam pisać, to jest słabe. Tak, takie są prawa ręku.
Dopiero zaczęliśmy od generic, wapniak, więc tutaj zaraz będzie szok, jak przejdziemy do legendary. Tak, tak. Ja widziałem. Więc... Tak. Dawaj, dawaj, dalej. Więc tak, mam później common. I tak, tutaj taka ciekawostka, bo niektóre commony są droższe, a niektóre są tańsze. To się bierze z tego, że na przykład specjalne edycje, które wypuszczamy, które na przykład jest edycja Halloween, one mają zwiększone, lepsze statystyki, więc w grze można po prostu mieć większą siłę, większą szansę, żeby ta bestyjka nam coś zdobyła. Dlatego z reguły ta cena jest większa, więc są takie specjalne edycje, niedługo pewnie na święta będziemy mieli kolejną. Tutaj pominę już uncommon, bo nie ma sensu pokazywać wszystkich i tutaj mamy rare, gdzie tutaj już ceny zaczynają się od $6000. To jest naprawdę pięknie. Sporo, więc tutaj i tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o, zanim przejdę do legendarnych. Tutaj tego napalonego Tony'ego wystawiliśmy raz za dolara. I ktoś go kupił i teraz kosztuje $10,000. Więc to się zaczynało, że naprawdę po kilkadziesiąt dolarów te bestyjki kosztowały. Więc to jest niesamowity wzrost pod tym względem. Natomiast tak jak mówię, ja przedstawiam tutaj produkt. Nie chcę, żeby ktoś po prostu kupował sobie, spekulował na tym, bo to ma służyć do gry. No nie? Więc nie każdy sobie tutaj podejmuje ryzyko we własnym zakresie. My po prostu robimy grę i to dużo osób w krypto właśnie myśli, że samym produktem to jest w ogóle ta spekulacja, samym produktem to jest ten wykres, a my po prostu grę robimy. Więc okej, okay, pokaż mamy grę, legendarny. Pokaż grę. No, dokończ. Na ten moment, okej, okay, tutaj mamy legendarne i teraz tak jeszcze szybko powiem przed rozmawianiem na temat gry. Jak można zdobyć w ogóle te bestyjki? Po pierwsze, raz na jakiś czas robimy presale tych bestyjek, czyli wrzucamy je na market za parę dziesiąt dolarów, $10, więc tak można zdobyć, lub konkursy, lub jakieś inne eventy. Czasami robimy event, że można je wymintować, wykopać, tak, jest mnóstwo różnych sposobów na to. Z grom aktualnie mamy wapniak taki problem, ponieważ mamy maintenance. No wiem, ale więc... to chociaż pokaż te jakieś tak, ujęcia czy zdjęcia, jakieś screeny, bo ja się zalogowałem MetaMaskiem jakiś czas temu i obserwowałem właśnie kilka dni przed przerwą techniczną. To fajnie wyglądało. O, tutaj właśnie pokaż to. Bo to jest, to mi się podoba. Wiesz, właśnie to jest ten family friendly content. Gdzie można sobie poklikać, ja siedzę w kilku takich projektach, jestem zainteresowany, dawaj dalej, no opowiedz mi więcej. Tak, więc gra polega na tym, że mamy po prostu mapę, która jest no, wykonana w formie 3D, ona jeszcze nie jest animowana i możemy po prostu nacisnąć sobie przyciskiem na taki dany punkt. Po naciśnięciu przyciskiem możemy wysłać nasze bestyjki na przygodę i następnie odblokowuje nam się kolejny, już drugi punkt i możemy wysyłać tak w kolejne punkty te bestyjki, one nam przynoszą różne rzeczy. I teraz tak, mamy ogólnie dwa rodzaje miejsc, gdzie możemy wysyłać nasze bestyjki. To są przygody i to są dungeony. I teraz tak, tutaj jakiegoś screena pokażę, bo powinienem gdzieś go tutaj mieć. O, jest, super. Więc teraz tak, mamy przygody i mamy dungeony. Jeżeli wyślemy naszą bestyjkę na przygodę, nie płacimy absolutnie żadnych opłat, jeżeli chodzi o BNB. Wysyłamy taką bestyjkę na przygodę i ona z przygody przynosi nam exp. I ten exp jest na nasz portfel, nasz wallet i odblokowują nam się po prostu kolejne te kropeczki, kolejne lokacje na mapie. Natomiast oprócz przygód mamy dungeony i to jest na przykład House of the Witch, czyli no, dom wiedźmy. No i tutaj możemy sobie wysłać nasze bestyjki, zależnie jak one są mocne, jakie szanse mamy na wygraną, to otrzymujemy coś z powrotem, jak one wrócą, jeżeli nam się udało, bo możemy mieć 50% szans i przegrać. Bestyjki nie mogą umrzeć, to usunęliśmy, bo ludzie się denerwowali, że chcieliśmy tak, mieć taki mechanizm. Więc wysyłamy sobie te bestyjki na taką przygodę, one wracają i co możemy dostać? Możemy dostać ciasteczka, to jest nasza druga waluta, możemy dostać kolejną bestyjkę, możemy dostać scrolle, talizmany i potiony. I tutaj jest tych dungeonów ogólnie na całej mapie 10. Tutaj jeszcze pokażę screena ogólnie całej mapy, postaram się go gdzieś znaleźć. Mieliśmy też również ogólnie współpracę z samym Biswapem i mamy teraz launch poola, gdyby ktoś był zainteresowany w ogóle farmieniem czy coś. Biswap, naprawdę spory dex i w porównaniu do Pancake'a ma 0,1% chyba opłat przy każdym tradzie, 3 razy chyba mniej niż sam Pancake. Dodatkowo no, ma też mnóstwo wizyt dziennych,
ma znacznie mniej liquidity jeszcze niż na Pancake'u, ale mimo tego to jest taki dex, który powinien gdzieś tam się rozwijać. Samo Magic Beasties ma 50 tysięcy holderów, ten dex BSwap ma 80 tysięcy holderów, więc tutaj wielkość projektów jest zbliżona. Okej, i tutaj też opublikowaliśmy nowy roadmap, może o nim zaraz powiem, ale tutaj chciałbym znaleźć po prostu gdzieś tam mapkę, którą tu pokazaliśmy. Oto jest na przykład Billy. Billy to jest generic, to jest basic Billy. Jego jest tam znacznie więcej, 5000 sztuk, czyli no w porównaniu do legendary, których jest 20, no to, ale mimo wszystko Billy kosztuje $200. Ludzie tam robią z nim memy. Jestem basic, ale i tak mnie chcesz. więc robią takie memy. Okej, okay, bo bariera wejścia do gry to jest właśnie te $200, nie? Żeby zagrać, żeby mieć tego basica. Tak, zgadza się. Natomiast powiem ci tak, to jest na ten moment, bo gra docelowo będzie za darmo dla każdego, każdy będzie mógł robić przygody, natomiast jeżeli będziesz chciał w przyszłości zagrać za darmo, to nie będziesz mógł zarabiać na grę. Jeżeli wydasz coś na grę, no to będziesz mógł zarabiać, tak? Natomiast tutaj problemem wielu gier jest to, że one zamykają się kompletnie na osoby poza krypto, na osoby, które w grę nie chcą inwestować. To jest według mnie duży problem, bo no, rynek może być gigantyczny. Możesz tutaj namówić osoby, które w ogóle nie są w krypto, żeby grali. Osoby, które też nie chcą w to inwestować, też możesz namówić. Sam gram w gry, jak na przykład Decentraland czasami, gra jest darmowa, tak? I to jest myślę naprawdę świetne. Okej, tutaj. O, tutaj mieliśmy. Tutaj no, mieliśmy ten event z Billim, gdzie można Billiego było sobie zdobyć za $10. W ogóle napisaliśmy, że nie chcemy tego Billiego sprzedawać za jakieś duże pieniądze, chcemy nawiązać taką dłuższą relację z osobami, które są zainteresowane projektem. No i Billy był za $10, właściwie chyba nawet za $5 można go było wykopać, zrobiło się 200, 300, 400 z reguły po starcie. No zainteresowanie bardzo duże, szczególnie to zainteresowanie z Indonezji. Tutaj mam jeszcze raz Billiego. Tutaj mam, o proszę bardzo, tutaj mamy mapę, w końcu znalazłem screena. Ta gra jest w pełni funkcjonalna. My tam po prostu teraz zmieniamy, żeby te dungeony były też w ogóle bez opłat, bo chcemy się przygotować, żeby jak najwięcej osób grało. To nie jest taka gra, która ma być maszynką do pieniędzy. To jest taki długoterminowy projekt, żeby każda osoba mogła sobie zagrać i gdzieś tam w przyszłości jakby to było metaverse właśnie. Ale okej, żeby się nie rozgadywać, to jest właśnie ta mapa. I tutaj jak widzicie, te jakby zielone punkciki to są przygody, a te czerwone to są po prostu dungeony. Więc to po prostu tak wygląda i możemy sobie wysyłać te bestyki. Po kolei odblokowujemy punkty, wysyłamy te bestyki i zdobywamy sobie różne nagrody. Kiedyś na tej mapie 3D chcemy, żeby w ogóle każdy miał taki swój domek, mógł sobie, nie wiem, marchewki siać, tworzyć potiony i to wszystko, żeby się po części na blockchainie odbywało. Mhm. Też w kolejne jakby sieci mamy zamiar wchodzić, na pewno Solana ma gdzieś tam szybkie bloki. I zresztą no, mnóstwo jest, co do Etheru, no to Etheru tam są takie opłaty, że no ale Ether i tak jest popularna sieć, no ale zobaczymy. I tak, jest jeszcze... Co ty weź, niech Ethereum ginie, $700 za jedną transakcję po weekendowych spadkach. No to... Tam naprawdę są potężne opłaty, ja słyszałem historię, że niektóre osoby farmiły przez Ether i później to, co w ogóle tam mogły wypłacić, to nie pokrywało nawet tamtych opłat. Okej, w ogóle jest zresztą zwiastun, w którym jest trochę tej gry pokazane więcej. Tutaj jak widzicie, Twitter jest bardzo rozbudowany, on jest specyficznie prowadzony, to wszystko tak pasuje ogólnie do image tego projektu, czyli na zasadzie piszemy rzeczy typu jedz marchewkę i hodl, be wealthy and healthy, czyli no jedz marchewkę i hodluj, no nie? To jest tak właśnie prowadzone w taki bardzo przyjazny sposób. I ogólnie no, ta gra polega na przyjaźni, że tak powiem. Okej, tutaj mam ten trailer. Najpierw będzie, żebym z niego puścił trochę. Okej, tutaj sobie wyłączę na razie. Okej, tu sobie muszę się zgodzić. Nowa przeglądarka. Okej, więc tak. Każda ogólnie lokacja to mniej więcej wygląda tak, że przy każdej lokacji jak się ją otwiera, to mamy taką animację. Tak jak tutaj na przykład idą sobie bestyjki, mamy też historię, te lokacje są zresztą opisane, o co w nich chodzi. To jest taki świat, uniwersum, które powoli mamy zamiar budować, bo możliwości jest mnóstwo.
Później można na przykład dodawać światy, że na przykład bestyjki lecą na Marsa i na przykład zrobić fabułę, że jakaś bestyjka wykombinowała, że chce lecieć na Marsa, space bestyjki czy coś takiego. No i jest jakiś specjalny event i że tak powiem, bestyjki lecą na Marsa. No i to jest ta mapa, po której można się poruszać. To jak widzicie, są właśnie zamknięte te dungeony jeszcze, bo tutaj jak rozpoczynałem grę, no to mój wallet miał zerowy poziom, więc musiałem odblokowywać po kolei tutaj te płytki. Tutaj mamy różne bestyjki. O, i tutaj mamy zaraz jednego dungeona, który jest taki z pająkiem. I tutaj jak widzicie, po włączeniu odpala nam się taka animacja ładna. Jest też historia tego dungeona. To jest też opisane fabularnie, to jest pod jakieś przyszłe nasze działania, więc trochę czasu na to poszło, a team jakiś duży nie jest. No i tutaj wybieramy sobie właśnie naszą bestię, która pójdzie. Mhm. Tak, która pójdzie do tego dungeonu. I tutaj zwróćcie uwagę, że te bestyjki mają 4 różne statystyki. Te bestyjki można w ogóle karmić ciasteczkami, w ten sposób można je ulepszać. One, mhm, ich statystyki się zwiększają, przez to mamy większe szanse w tych dungeonach. Możemy zrobić kolejny dungeon, który jest jeszcze bardziej cięższy. Też dungeony mają statystyki. I to też nie jest tak proste, że to jest tylko kwestia statystyk, bo też te bestyjki dzielą się na typ magiczny, typ fizyczny. I to jest bardzo proste podzielenie, bo tu mamy 4 statystyki. Magiczny atak, magiczną obronę, fizyczny atak, fizyczną obronę. Tak? Jeżeli bestyjka ma po prostu więcej magicznych właściwości, no to jest magiczna, prawda? Więc jak na przykład dungeon, bo tutaj też mamy statystyki tego dungeona, jak dungeon też jest bardzo magiczny na przykład, tak jak tutaj, to warto, mhm, wysłać też bestyjki, które są magiczne. I tutaj też robią się mnóstwo ciekawych rzeczy, bo na przykład jeżeli twoja bestyjka jest magiczna, dungeon jest fizyczny, to masz problem, ale możesz sobie pomóc eliksirem na przykład, który inny gracz znajdzie w dungeonie, którym też będzie można już zaraz handlować na markecie. Tak. Albo talizma możesz sobie od kogoś kupić i w przyszłości chcemy też, żeby w ogóle ludzie mogli na przykład wysyłać swoje smoki do kopalni. O, tutaj mamy talizman, żeby wysyłali swoje smoki do kopalni, te smoki wydobywały na przykład ruby stones, ruby gems albo emerald stones, różne mamy, żeby to wydobywały, z tego można było craftować w ogóle takie przedmioty, jak ten talizman na przykład, więc tutaj można sobie wszystko wybierać. Talizman, bestyjkę, no i co? Mieliśmy na razie coś takiego, że trzeba było zapłacić opłatę przy wejściu do tego dungeona, natomiast tego nie będzie po teraz tym update'cie, który robimy. No i tutaj po prostu później pokazuje się nam, za ile te bestyjki wrócą. Nie będziemy mieli tych opłat, będzie tylko opłata na przykład po 20 dungeonach, jak zbierzesz sobie dużo nagród, to wtedy raz sobie zapłacisz i sklejmujesz. Tak. I no tak, bo rozumiem, że za dużo było działań on-chain, tak? Związanych, tak, w grze i chcieliście to, okej, zredukować. Tak. To jest na przykład, tutaj mamy scroll. Scroll służy do tego, że jeżeli chcemy ulepszyć swój talizman, który jest stały, za każdym razem możemy go używać w dungeonie, to na przykład tego scrolla trzeba użyć ciasteczek, możemy ulepszyć swój talizman. Mhm. Nie zawsze się to udaje. No i tutaj jest mnóstwo takich, to jest gra, w której może rzeczywiście tego kontentu jeszcze dużo nie ma, ale na główkowaniu dużo czasu spędzicie. My w ogóle zastanawialiśmy się, czy tutaj, jak przed chwilą pokazywałem tego scrolla tutaj, to my się zastanawialiśmy, czy... ojejku, to był ten scroll. No dobra, no, widzieliśmy go, zero-jedynkowy scroll. Niebieski. Tak, zastanawialiśmy się, czy tam w ogóle nie wrzucić jakiegoś walletu krypto i go poukrywać, ale mamy pomysły na eventy, gdzie będziemy, że tak powiem, wrzucać jakieś ukryte wallety. Tutaj mamy stado napalonych tonych. Tak, dokładnie. Marchewkę pieką. Tak, pieką. Dokładnie tak. Tutaj taka ciekawostka, tutaj na początku piekli bestyjkę, ale tutaj Sambuka, który jest pierwszym właścicielem, no zabronił mi, żeby tu bestyjkę piekli, więc zmieniliśmy na marchewkę, bo to by było, mhm, zbyt kontrowersyjne. Tutaj mamy kopalnię na mapie i ja później sobie wyobrażam, żeby gracze właśnie wysyłali swoje smoki, które by kopały po prostu tutaj w tej kopalni i wydobywały właśnie tutaj jakieś emeraldy czy coś i też coś z tego właśnie
A i tutaj można, nie wiem, dodać na przykład jakieś pule płynności i zrobić dodatkową jeszcze rzecz na zarabianie w świecie, nie? Dostarczając płynność na przykład do swapowania tych kryształów za tokeny Beasties. Znaczy... Taki rzucam, nie wiem. Tak jest na przykład w DeFi Kingdom, czyli na przykład szykuje się Apoc NFT i tam właśnie takie rzeczy będą, nie? Czegoś takiego nie będziemy mieli, ale planujemy zrobić coś takiego jak bank, bo nie wiem, czy wiesz, ale na przykład jest w Filipinach bardzo popularne coś takiego jak scholarship. I to polega na tym, że rozdajesz przedmioty dla osób, które są tam z Filipin i one grają w dane gry i na przykład tobie płacą połowę tego, co zarobią, a sobie zatrzymują połowę, co zarobią. I my planujemy w przyszłości zrobić taki bank, że ty na przykład... Ja mógłbym wynająć tobie moją bestyjkę, jak ja bym był na wakacjach, ty byś nią sobie grał i byś mi za to trochę zapłacił, tak? Więc taki bank lendingowy różnych przedmiotów, tutaj mamy te różne historie, co opisaliśmy, a tutaj mamy różne talizmany, które mamy. Tutaj każdy z tych talizmanów, na przykład ten powstał dlatego, że mieliśmy mema na grupie, gdzie był tam top holder, taki sticker właściwie, więc to wszystko powstaje gdzieś tam. No jest oddolnie community. Dokładnie tak. Mamy różne historie. Na przykład planuję też dodać jakiś, może to będzie event, może kolejna lokacja, planuję zrobić wioskę Paper Hands, która będzie polegała na tym, że zła wiedźma rzuciła klątwę na wioskę i ciągle tam jak kupują jakieś krypto, jak spada, to oni sprzedają i mają klątwę Paper Hands, że za każdym razem jak spada, to sprzedają. I trzeba pomóc im tą klątwę, że tak powiem, rozwiązać. No i mamy tutaj kolejne te eliksiry, tutaj potiony, tutaj mamy kolejne animacje, to jest na przykład Bella i jak na jakąś przygodę naciśniecie, to właśnie są takie animacje, kiedyś to by było w ogóle całkowicie w 3D. No i tutaj mamy, tutaj jeszcze jest fabryka zabawek na przykład i tutaj też jest bardzo dużo możliwości, bo tak sobie myślałem, że w przyszłości to można by nawiązać w ogóle współpracę z jakąś marką, prawda, i można by było zrobić, żeby te bestyjki na przykład wytwarzały w fabryce zabawek jakieś zabawki, które byłyby NFT i też byłyby markowe, nie wiem, jakaś marka mogłaby się na to zgodzić. No mamy tych 50 tysięcy holderów, więc... Jest potencjał na przeróżności. A pokaż mi roadmap, jestem bardzo ciekaw. No, ja wiesz, jesteś przedsiębiorcą, odkąd pamiętam, to zawsze takie pomysły, podejrzewam, że ci się po prostu pojawiają w głowie różne tak, właśnie, tak, jak tu jeszcze tak. Można więcej, lepiej, no to jest normalna rzecz. Tak. Co my tu mamy? Pierwszy kwartał. Może ty właśnie teraz zadasz jakieś pytanie, czy coś, bo ja się rozgadałem, lubię o swoim projekcie. Rozumiem, wiadomo, widzę, że na przykład bestyjki są, modele są zrobione w 3D, gra jest w 2D i rozumiem, że dopiero w kwartale trzecim 2022 chcecie przejść na ten metaversowy, taki 3D, tak? Wersji 3D, żeby grać tymi bestyjkami w 3D. Właściwie tutaj kwartał trzeci i czwarty powinien być, mamy na stronie, tu jest lekki błąd, white paperze, no, który jest na to będzie bardzo ciężko zrobić, więc podejrzewam, że jeszcze 2023, ale trzymam kciuki, żeby to przeniesienie, to jest dużo, dużo kapitału i dużo graczy. Jak będziecie mieli dużo graczy, czy planujecie na przykład zrobić jakąś, poszukać inwestora, żeby właśnie sfinansował też zrobienie... Bo jaki macie model na przykład zarabiania? Jako Magic Beasts jestem ciekaw, jaki macie model zarabiania, żeby ten projekt finansować dłużej niż tylko podczas hossy, nie? To jest moje, Karol, pytanie do przedsiębiorcy. Okej, jasne, więc tak. Dla przykładu, jak wypuszczamy nasze nowe bestyjki, to robimy właśnie tą sprzedaż tych bestyjek. A, racja. Tak, i dla przykładu w Halloween, kiedy w ogóle mieliśmy paręnaście tysięcy holderów, teraz mamy 50 tysięcy, sprzedaliśmy w ciągu półtora dnia za 70 tysięcy dolarów tych bestyjek i tu zaznaczam, że to w ogóle one są na bardzo zaniżonej cenie na tej przesprzedaży i połowa z tego jest po prostu dla nas jako deweloperów na projekt albo dla nas prywatnie, a połowę spalamy, więc na tym to polega, tak w ogóle to się napędza. Wypuszczamy. A co spalacie? Pieniądze spaliliście? Spalamy, trochę tak, spalamy tokeny BSTS. Okay. Można jedynie, o to jest dobre pytanie, można jedynie za BSTS, czyli właśnie naszą główną krypto, kupić te bestyjki, tylko i wyłącznie. Na markecie też tylko i wyłącznie BSTS.
więc po prostu połowę spalamy, to jakby idzie do community, bo jeżeli ktoś trzyma nasz token, no to sprzedaż tych bestiek to jakby są przychody, więc trudno rozdawać jakby dywidendę w ogóle osobom, które, no ciężko to zrobić, więc po prostu spalamy teoretycznie w dłuższej perspektywie, ta cena tokenu powinna pójść w górę, ale no to już nie bywa, bo po prostu ludzie mogą to posprzedawać. No a połowę jest po prostu dla nas, więc no na ten moment mogę ci powiedzieć, że no mamy tak zapasy z tych sprzedaży z 500 000 zł, jeżeli chodzi o te zapasy i od dłuższego czasu nie zrobiliśmy żadnej sprzedaży. To było, ostatnia była na kilkunastu tysięcy holderach, dlatego że grą byliśmy zajęci, ale planujemy wypuścić 50 tysięcy lootboxów, najprawdopodobniej pod koniec tego miesiąca i planujemy to z takim dużym partnerem zrobić i tam byłyby bestyjki w takiej właśnie świątecznej edycji, więc myślę, że popyt byłby bardzo duży. Więc o ten funding nie przejmowałbym się raczej, też mamy tax po prostu na każdej sprzedaży, kupnie, który jest na Pancake'u, jak ktoś właśnie swapuje. Mamy też również tax na marketplace, jak ktoś właśnie kupuje bestyjkę, sprzedaje bestyjkę, część się spala, manualnie to robimy, a część po prostu idzie do deweloperów, więc z tego pozyskujemy jakieś środki. No i tych tokenów bardzo dużo zgromadziliśmy, nie wszystko sprzedaliśmy, żeby cenie nie zaszkodzić, no nie, bo to głupio by było. Więc to takie pytanie, jeżeli chodzi o funding. Wydaje mi się, że nie będzie z tym problemu, żeby coś takiego postawić. Tutaj też muszę powiedzieć, że to nie tak, że ta gra będzie open world, ta, która by była 3D, bo to by było tak, że byłaby nadal ta mapa, która jest 3D, i nacisnąłbyś na jakiegoś dungeona i po prostu tylko do tej lokacji byś wszedł w 3D, no nie? Okay. Natomiast to w ogóle, jeżeli na to nie będzie po prostu pieniędzy, to możemy zrobić, bo docelowo, w ogóle może powiem docelowo, czym ta gra ma być, to ma być tak, że każdy w tym świecie, czyli jakby na tej mapie, będzie mógł mieć po prostu swój domek, czyli tutaj mamy tą mapę. No to w rzucie izometrycznym można zrobić, nie też? Takim jak, nie wiem, Fallout i tak dalej, też to jest super, nie? Tak, więc każdy tutaj docelowo miałby swój domek, który może sobie udekorować. Jak na przykład zdobyłbyś w jakimś dungeonie meble i różne rzeczy, mógłbyś wrzucić do domku i dostać buffa do swoich bestyjek. Mógłbyś udekorować sobie domek, marchewkę hodować, twoi przyjaciele mogliby przyjść na herbatę, na przykład nasza szyta Katie, która jest tam NFT, która jest uncommon, no to ona lubi zaparzać herbatę, bardzo jest nawet taka przygoda z nią i ona lubi robić herbaty, no nie? Więc te bestyki też mają historię, niektóre na przykład pracowały w kopalni tej Ruby Mine, a później zrezygnowały i przeprowadziły się do Beastie's Harbor, który jest pierwszą tą lokacją, gdzie chillują sobie. Mamy też, jest mnóstwo pomysłów, mamy też przygody, gdzie są bestyki w wulkanie na przykład i to jest resort, kurort taki wypoczynkowy, więc te bestyjki tam sobie zakładają okulary, obserwują wulkany, jak lawa się wydobywa, tam wystrzeliwuje i odpoczywają w ten sposób. Więc jest mnóstwo różnych pomysłów na to, jak ekonomia może w tej grze funkcjonować, nie? Okej, no to jeszcze teraz z takiego inwestorskiego, spekulacyjnego pytania, czy na Hotbit będziecie wchodzić, bo Hotbit bardzo szybko listuje różne play to earn gierki i teraz możesz mrugnąć. Wiem, że nie możesz mówić z powodów prawnych, ale mrugać możesz. Okej, powiem ci tak, Hotbit omijamy na ten moment. Na Hotbicie jest spośród 20 paru giełd, na które patrzyliśmy docelowo, jest najmniejszy wolumen na jeden token i na Hotbicie wygląda to tak, że jest dominacja paru tokenów, a reszta nie ma prawie wolumenu i aktualnie staramy się o coś znacznie lepszego niż Hotbit, ale powiem ci tak, giełdy, które mnie interesują, to Bitham, dlatego że masz wejście do osób, które są z Korei. Interesuje mnie Gate.io, bo tam jest dość do osób z Turcji, też trochę, to co wcześniej rozmawialiśmy, a Lira właśnie trochę się posypała, więc to jest... I oni mogą tak grać, albo dzieci swoje wysyłać do gry. To soon.
No, synku, jest trudna sytuacja ekonomiczna naszego kraju. No mocno przepraszam, bo w Polsce też tak może będzie i moje dzieci będą grały kiedyś, więc oby nie. Odpukać. Bez tejki będą wysyłać. Tak, ale to jest dobry pomysł. Tak, Gate.io to jest super pomysł, tam też dosyć znaczący jest wolumen, taki tak, w porządku, tak. Fajny. Więc BitHump, Upbit, Gate.io. A to są giełdy, które nas interesują. Na Hotbita to jutro mógłbym wejść, jakbym chciał, to nie jest problem, bo mamy na to fundusze, ale no coś lepszego nas interesuje. Ten Hotbit to jest taki, my mamy już kilkanaście tysięcy osób na Telegramie, na grupie indonezyjskiej i to już mamy tak tą Indonezję po prostu, no tam sami wiralowo jesteśmy na TikToku, wszystko leci samo. Tutaj mógłbym godzinami opowiadać, jak w ogóle doszło do tego, bo to był powolny proces tworzenia tego kanału, rozmawiania tam z ludźmi prywatnie i bardzo dużo pracy na to i na przykład dawanie im często jakichś gratisów za to, że coś dla nas zrobili, doceniania ich i samo później poszło, no nie? Więc no tutaj Hotbit to jest mocno też Indonezja bardzo i na tym Hotbicie już tak wyeksploatowaliśmy już bardzo tą Indonezję, więc teraz tak, Korea, mnóstwo różnych na przykład kryptomines, które ostatnio spadło chyba 80% zresztą, bardzo dużo wejść Indie i Wietnam. My mamy wejścia z tak naprawdę Indonezji, Kanady, USA, trochę z Polski, więc my w ogóle nie istniejemy w Wietnamie, nie istniejemy w Korei i mnóstwo tych różnych krajów. Mam w ogóle całkowicie inną grupę docelową od innych gier, które są play to win. To jest ciekawe, a to też pokazuje, że mamy jakiś room to grow, no nie? Tak, wiesz, w ogóle to jest, w Polsce to nikt nie mówi jeszcze o play to earn, to jest taki ryneczek naprawdę w Polsce, jakby, wiesz, ludzie mówią, dużo jest osób mówiących NFT to głupoty, play to earn to, wiesz, zabawa i tak dalej, a to naprawdę się rozrasta i warto może nie być, nie ignorować tego wzrostu. Ja mam jeszcze pytanie. Ciekawostkę, no? A to dobra, to zadaj pytanie. Nie, najpierw ciekawostka, bo pytanie jest merytoryczne. Okej, okay, to tak. Jak miałem 18 lat, założyłem JDG i to, co ja pierwsze sprzedawałem, na czym zarobiłem pierwsze pieniądze, to było właściwie utworzenie sklepu z przedmiotami do gry CSGO, Counter-Strike i to były tak naprawdę takie trochę pierwsze NFT, które były teoretycznie w tym CS-ie, były tam sobie te itemy. Ja te wirtualne przedmioty sprzedawałem, więc dla tych, którzy na przykład mają taki argument, że dlaczego to jest w ogóle wartościowe i tak dalej, te przedmioty w grach to były od dawna wartościowe. Ludzie handlowali w WoWie, ludzie handlowali w Diablo, jak jeszcze był market i w wielu grach i zawsze tak cały czas będzie, że te przedmioty w grach jakąś wartość mają i to po prostu będzie. No jak jeszcze zdecydowanie, jak zwiększyliście ilość hodlerów do 50 tysięcy, to jest dosyć znacząca ilość. Tak. No i jeszcze długo przed nami, jeszcze takiej fazy na Gamify i Play to Earn nie było, jak wiesz, jak wcześniej DeFi, jak główne krypto, więc jeszcze jest właśnie czas teraz na patrzenie na różne projekty i przyglądanie się. Każdy, kto skorzystał z airdropa, 500 zł miał w pewnym momencie. Z tych, okay, nie wiem, kilkunastu złotych, co rozdaliśmy, więc... Pięknie. A ja mam pytanie o płynność po prostu. Jak macie tutaj zabezpieczoną płynność? Okay, na takim PancakeSwapie. Czy macie to zablokowane? Mamy zablokowane na PancakeSwapie do września w przyszłym roku, co oczywiście przedłużymy. I mamy jedną płynność, tam ona jest największa. 600 tysięcy dolarów jest tej płynności, było 1 100 000 dolarów tam w szczycie. Na BiSwapie mamy dwie płynności. Jest płynność właśnie też BST, czyli naszej głównej krypto, 50 tysięcy dolarów tam jest wrzucone. I mamy też płynność ciasteczek. Ogólnie o tym jeszcze nie mówiłem. Mamy dwie krypto. Nie mówiłeś troszkę o ciasteczkach. Mówiłeś o tym, że tam ciasteczka można albo właśnie w dungeonie złapać na przygodzie i wtedy można boostować swojego potworka. Tak jest. Natomiast nie powiedziałem tego, że jeżeli ktoś chce kupić ciasteczka, musi kupić na początku BSTS i dopiero później może kupić ciasteczka, czyli tą drugą naszą krypto, przez co dwa razy płaci jakby opłatę naszej sieci do naszego kontraktu i jeżeli w ogóle ktoś trzyma naszą pierwszą główną walutę BSTS, to właśnie cały czas rośnie mu ilość i to działa tak, że przy każdej sprzedaży, kupnie masz opłatę i ta opłata idzie dla osób, które trzymają. Mamy 8% aktualnie slippage, a opłata wynosi 7%, 5% to jest dla holderów idzie, więc jak trzymasz, to dostajesz cały czas tokeny, 2% to marketing, game vault i dev.
Takie masz tokeny. Dobra, zapraszam bardzo serdecznie, po więcej, mądry. Jestem bardzo ciekaw, dzięki ci, Karol, za to spotkanie. Ja już przyglądałem się bardzo długo i jak te wzrosty były takie, wiesz, co się działo wtedy, te wzrosty ostatnie sprzed 3 tygodni, to było niesamowite, więc trzymam kciuki za rozwój. Ja będę obserwował, żeby złapać jakiegoś potworka na jakimś specjalnym evencie. Mówiłeś na święta będzie jakiś tutaj event, mintowanie będzie, rozumiem, takich commonów, bez tej komonów, tak? Gdzieś na święta? Tak jest. Na święta coś będzie dużego. I tutaj tak też powiem jeszcze ogólnie, bo dużo osób na twoim kanale jest, które no, są z wyższej ligi, że tak powiem. To naprawdę przychodzi do ciebie mnóstwo różnych, znacznie mądrzejszych osób ode mnie, więc jeżeli ktoś na przykład uważa, że coś, co mówiłem, no, nie zgadza się albo coś, to nie szkodzi, proszę w komentarzu napisać, ja bardzo chętnie podyskutuję. Jeżeli rzeczywiście jest coś, co robię źle, albo coś, co powinien zmienić, to bardzo chętnie się posłucham, bo na pewno jest dużo osób, które mają coś ciekawego do powiedzenia na twoim kanale, więc no, jasne. Bardzo miło tutaj wystąpić i tak, chętnie posłucham wszystkich rad. Dokładnie, bo może coś jeszcze dodać do projektu, może jakieś widzicie tutaj jakieś dziury, no to zawsze warto wspomóc, nie? Zawsze tam wrzucić swoje 3 grosze, bo nie mamy za dużo, wiesz, historii sukcesu polskich projektów albo Polaków, którzy uczestniczą w jakichś projektach, jeszcze tego mamy za mało, więc ja trzymam bardzo kciuki, żeby się udało, żeby ten projekt naprawdę wybuchnął. Tutaj mogę powiedzieć tak na szybko jeszcze, że ostatnio byliśmy prawie w kapitalizacji, byliśmy przez moment większy niż Eski, nie wiem czy słyszałeś na temat Eski, byliśmy też znacznie większy niż Uniqli, no i ten projekt, co ci mówiłem, który robił też Stu, Fanadice, to też znacznie więksi, więc no, na ten moment naprawdę wysoko ten projekt zaszedł, więc tutaj chciałem się pochwalić. Fajnie. Dawajcie znać, jak wam się podobało, moi drodzy, co sądzicie, zapisujcie wszystko w komentarze, jestem bardzo ciekaw waszego zdania na wszelkie tematy, bo razem sobie wtedy możemy pomagać, razem się możemy szkolić i rozwijać swoje umiejętności, swoje skille. Ja na przykład na tej korekcie dobieram na Crypto.com Immutable X. Immutable X, warstwa druga na Ethereum, dedykowana do gier i do NFT, właśnie żeby jeszcze wykorzystać tą falę play to earn i NFT-ków w krypto, więc Immutable X na chwilę obecną bardzo mocna przecena od startu, znaczy kapitalizacja na chwilę obecną jest 860 milionów dolarów, ale właśnie przy takiej korekcie, jak tutaj widzicie, na 21%, 4,57 postaram się tutaj dobierać właśnie tę kryptowalutę. Jest to właśnie dedykowany warstwa druga dedykowana na Ethereum do NFT-ków i do gier. Ze zdecydowanie najważniejszą przewagą jest to, że mamy zero gas fees na obrocie tych NFT-ków. Mamy kilka projektów, które już się w tym momencie tutaj na tym budowały. Gods Unchained czy Stark Ware. Może w ten sposób powinno się to odmawiać. Też widziałem jeszcze inne i wiele innych gier i myślę, że będzie jeszcze więcej innych gier oraz projektów NFT migrowało i wykorzystywało właśnie tę warstwę. Więc to jest akurat moja decyzja na chwilę obecną, moje tutaj decyzje, które pozwolą mi albo nie pozwolą mi, bo nie wiadomo, czy przecież mogłem już teraz zakończyć ten wielki bull run, ale to jest świeży, dosyć świeży projekt, bo wystartował dopiero 5 listopada Immutable X na CoinMarketCapie. Więc dawajcie znać, co wy robicie w tym tygodniu, jestem bardzo ciekaw i na koniec roku sobie to wszystko fajnie podsumujemy i zapraszam was bardzo serdecznie jeszcze raz do komentowania oraz linki do wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem, będą w opisie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, miłego dnia, ciężkiej pracy i ciśniemy dla lepszego jutra. Cześć, dużo wolności. Z rozkazu El Presidente nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij!